Integralną częścią rezydencji Raczyńskich w Rogalinie jest założenie ogrodowo-parkowe. Składa się ono z krajobrazowego, sentymentalnego parku angielskiego i rokokowego ogrodu francuskiego. Na tyły pałacu wychodzi ogród rokokowy otoczony parkiem angielskim. Ramy ogrodu francuskiego wytyczają strzyżone szpalery grabowe. Plan parku rozciągającego się na obszarze 27 hektarów powstał już w 1788 roku, a nadwarciańskie malownicze rozlewiska stanowiły jego uzupełnienie. Spacerując po ścieżkach Rogalińskiego Parku możemy zatrzymać się w punktach widokowych. Widać stąd owe łęgi w Pradolinie Warty. Ponad 500-letnie dęby rogalińskie, pozostałość po dawnej Dąbrowie, są największym skupiskiem starych dębów w Europie. Niektóre już obumierają. Dębów szypułkowych jest ponad 1400, z czego 860 to pomniki przyrody. Najsłynniejsze z nich to Lech, Czech i Rus, rosnące na polanie dębów zabytkowych. Najgrubszy z nich, Rus, ma ponad 9 metrów obwodu, Czech, który już obumarł, ponad 7 metrów i Lech 6 metrów 33 centymetry. Dęby niszczy koziorog Dębosz, owad znajdujący się pod ochroną. Chroni się więc i dęby poprzez ich pielęgnację i rzadko występujące owady. Te trzy słynne dęby stały się inspiracją dla artystów. W Rogalińskiej Galerii Obrazów można je obejrzeć na płótnie Michała Wywiórskiego, a w Muzeum w Bydgoszczy Leona Wyczółkowskiego. Szlak wędrówki po parku wytyczają drogowskazy. Do tyłu w pałacu przylega jeden z nielicznych w Polsce ogrodów rokokowych. Wychodziło się do niego przez taras i schody. W jego zachodniej części usypano kopiec widokowy zwany Parnasem, z którego rozciągał się widok na Pradolinę Warty. Dziś zasłaniają ją wysokie drzewa. Strzyżone stożkowo tuje otaczają szpalery lip i uzupełniają rokokowe kamienne posągi mitologicznych bóstw. Od środkowego klombu z centralnym posągiem biegną po przekątnej ścieżki, na końcach których znajdują się pozostałe cztery posągi. Na wyniosłej skarpie, na wschodnim skraju rezydencji, Edward Raczyński wybudował w latach 1817-1820 kościół mauzoleum. Napis Divio Marcellino na frontonie upamiętnia kuzyna Edwarda, Marcellego Lubomirskiego, poległego w wojnach napoleońskich. Na drzwiach znajduje się herb Raczyńskich na łęcz i żeliwne antaby z głową lwa. Mauzoleum jest miejscem spoczynku wielu pokoleń rodziny Raczyńskich. Pierwowzorem budynku była rzymska świątynia Maison Carrée z I wieku przed naszą erą w Nîmes we Francji. Bazy i kapitele kolumn, fryz z liśćmi akantu, lwy przed świątynią i antaby odlano z żeliwa. Na tyłach świątyni znajduje się drewniana sygnaturka.